Rozpoczynamy nasze 24-godzinne święto Eucharystii. Rozpoczynamy je mszą świętą tu w katedrze, a potem chcemy je kontynuować w każdej parafii adoracją nocną, jutrzejszą, całodzienną, aż do mszy świętej wieczornej. To jest bardzo ważny czas i także ta forma pełna modlitwy, skupienia ma służyć naszemu zakorzenieniu w historii łódzkiego Kościoła. Nie ma wielu takich wydarzeń jak to, które wspominamy świętem Eucharystii. Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi. Potrzebujemy zakorzenienia w tamtym wydarzeniu. A pamiętajmy, że te dzieci, które wtedy na Lublinku przyjmowały Komunię Świętą, dzisiaj są po 40 i być może za kilka lat będą prowadzić do pierwszej komunii swoje wnuki. Czas biegnie bardzo szybko. I dla coraz większej grupy ludzi to, co się wtedy wydarzyło w Łodzi, to, co się wtedy wydarzało w Polsce, jest historią tak dawną jak II wojna światowa. Bardzo jest ważny ten przekaz rodzinny, parafialny, spokojny. Wracanie do tekstów, które powiedział Ojciec Święty. I przede wszystkim nawracanie się ciągle na Eucharystię, którą tak bardzo mocno wtedy pokazał, pielgrzymując do Łodzi. W to święto Eucharystii, tegoroczne święto Eucharystii, chcemy się modlić o powołania kapłańskie. Jeszcze do tego wrócę, ale o to bardzo proszę, by ta dobowa godzina eucharystyczna była skoncentrowana wokół powołań kapłańskich. Nie ma Eucharystii, jeśli nie ma kto jej odprawić. Więc chcemy się bardzo usilnie modlić o powołania. Jest wielką naszą radością, że jutro w trakcie święta Eucharystii będziemy też przeżywać święcenia kapłańskie dla naszej diecezji. Zapraszam wszystkich na te święcenia. To nie jest wydarzenie tylko dla parafii, które urodziły księży przyszłych, ale to jest wydarzenie w całej diecezji. Więc zapraszam wszystkich, którzy tylko chcą, żeby przeżyć tę uroczystość święceń. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Najserdeczniej witamy księdza arcybiskupa seniora, który tak naprawdę podarował nam to święto Eucharystii i jest jego twórcą w bardzo wielu, wielu, wielu wymiarach. I to jest ogromna radość, że ksiądz arcybiskup jest z nami w to święto Eucharystii. Oczywiście też witam księdza biskupa Marka, wszystkich księży, was wszystkich, którzy chcecie tu być. I kończę to przydługie wprowadzenie, ale zapraszam wszystkich do szczerej, wielkiej modlitwy o powołania kapłańskie. Ja w tej intencji będę sprawował tę Eucharystię.